Pamiętacie na jaki temat usługiwałem miesiąc temu? Usługiwałem i, i w swojej usłudze zadałem takie pytanie: jakiego pana Jezusa wyznajesz w swoim życiu? Dla jakiego pana Jezusa żyjesz? Czy jest to Jezus, którego ty sobie wykreowałeś, wykreowałaś, dostosowałaś do swoich twierdzeń, przekonań, potrzeb, ambicji, planów? Czy może żyjesz dla tego pana Jezusa, który jest opisany na kartach Biblii, który w sposób jasny, klarowny, zrozumiały dla każdego mówi, jak należy postępować w każdej sytuacji? który przedstawia wiele przykładów z życia codziennego, który w zasadzie każdą dziedzinę naszego życia omówił, prześledził i swoim słowem wypełnił i wskazówkami, które my powinniśmy wykonywać. Czy naśladuję Pana Jezusa w swoim życiu? Czy zmieniam swoje życie, dostosowując je do wzoru, który mam w nim, do tego doskonałego wzoru? I powiedziałem wówczas o kilku takich przykładach praktycznych, odnosząc te przykłady do mojego życia. To jest, powiedziałem o rzeczach, które powinniśmy przemieniać, zewlekać z siebie. Mówiłem między, między innymi o gniewie, o szczerości prawdomówności, poczuciu wyższości, dumie, stawianiu na swoim i. Robieniu porządku z tymi wszystkimi rzeczami, wzorując się na Panu Jezusie Chrystusie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24 werset. Pan Jezus tak powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Te słowa, które wypowiadał Pan Jezus, oczywiście On część swojego nauczania, czy, czy sporą część, bo tak naprawdę główny Jego przekaz był skierowany do ludzi, którzy nigdy nie oddali Mu swojego życia, którzy Go jeszcze nie poznali, którzy nie uczynili Go Panem swojego życia, ale ten przekaz, duży przekaz i nauczanie Pana Jezusa kierowane jest już do ludzi, do uczniów Pana Jezusa, do tych, którzy świadomie uczynili Go Panem swojego życia którzy poszli za Nim, którzy zdecydowali, w których życiu był taki moment, taki konkretny moment, podjęcie decyzji o to, jestem tutaj jako grzeszny człowiek, stoję przed, przed Panem Jezusem, stoję pod Jego krzyżem, jestem grzeszny, potrzebuję Jego przebaczenia, potrzebuję Jego oczyszczenia. Moje życie musi się zmienić dzięki Jego łasce i miłosierdziu. I w Twoim, w moim życiu, w życiu ucznia to się dzieje, życie się zmienia i rozpoczyna się pewien etap, zaczyna się pewien etap. I nauczanie Pana Jezusa często kierowane jest właśnie do tych ludzi, do uczniów, którzy już mają przemieniony umysł, którzy myślą innymi kategoriami, którzy wiedzą, że ten świat, życie w tym świecie to jest obraz nędzy i rozpaczy, że oto teraz coś się zmieniło, jest coś nowego, zaczynam coś nowego i chcę postępować, chcę się uczyć od Pana Jezusa, czerpać z tego najlepszego wzoru i zmieniać moją rzeczywistość, żyć według tej rzeczywistości, którą nakreśla Pan Jezus Chrystus, a nie którą dyktuje świat i okoliczności i to co to wszystko co nas otacza. Dobrze wiemy, że kiedy uczeń zaczyna swoją edukację, przed nim daleka droga, daleka i długa droga. W zależności od tego jaki kierunek wybierze jak chce się rozwijać, musi przejść pewien etap, etap nauki. Jest to kilka, kilkanaście lat. Dużo żmudnej pracy do wykonania, wiele lekcji do odrobienia, nie jeden egzamin oblany. Tak? Nie oszukujmy się. Myślę, że chociaż są tacy prymusi, myślę, którzy, którzy spotkałem, spotkałem na swojej drodze między innymi kolegę z liceum, który nie opuścił ani jednego dnia w ciągu trzech lat liceum. Pewnie nie oblał żadnego sprawdzianu, egzaminu, kartkówki, także są tacy ludzie, ale większość z nas, szaraczków, nie jeden egzamin oblała. I taka jest prawda. Ale ambitny uczeń, uczeń, który ma jasno określony cel, będzie dążył do tego, żeby ten cel zrealizować, żeby zdać ten egzamin. I tym zdanym egzaminem w naszym życiu, w chrześcijańskim życiu. W życiu ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy uczynili go Panem i Zbawicielem, jest żyć tak jak nauczał Pan Jezus, a cel to móc powiedzieć i tutaj zaczerpnąłem słowa za apostołem Pawłem, to móc powiedzieć: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Te słowa znajdują się w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym wersecie. Od szóstego, cytując czy, czy przy, przywołując te, ten fragment, Paweł wie, że za niedługo umrze, wie, że za niedługo przyjdzie mu rozstać się z tym światem i pisze tak: Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. I to jest cel, cel każdego ucznia, cel tego, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie oszukujmy się, to jest też walka i bój. O tym śpiewaliśmy w jednej z naszych pieśni. Toczymy walkę. Siły ciemności są przeciwko nam, ale za nami. Jest potężna, największa moc pana Jezusa Chrystusa, która nas wspiera, która nieraz walczy za nas, wspiera nasz, nasz wysiłek, bez której nic nie, tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie zrobić. I dlatego dzi dzisiaj w mojej usłudze chciałbym powrócić do tematu naśladowania pana Jezusa w kontekście takiej, takim bardzo szczegółowym, dotyczącym pewnej kategorii naszego życia, w kontekście naszych reakcji na różnego rodzaju przykrości wyrządzane nam przez innych ludzi. Ataki, zranienia zadane przez innych, niewłaściwe traktowanie naszej osoby i tego, co dla nas ważne przez innych. I z tym chciałbym się pokrótce rozprawić i, i, i podzielić z wami i przedstawić stanowisko Bożego Słowa. Na początku chciałbym powiedzieć myślę, co, co nie jest żadnym odkryciem, że, że zjawisko ranienia wyrządzania przykrości. Obrażania innych, znieważania jest dzisiaj powszechnym zjawiskiem. Mamy z tym do czynienia na każdym kroku. Kto z Was tutaj obecnych nie był nigdy niczym urażony, zniesmaczony, znieważony? Są takie osoby, które nigdy nie były skrzywdzone przez nikogo? Życie jest takie, że i, i natura człowieka jest taka, że krzywdzimy się nawzajem. Jesteśmy ranieni, my ranimy innych, nie oszukujmy się, bo, bo, bo tak jest. Temat. Zranienia i wyrządzania przykrości występuje na każdym poziomie relacji. Począwszy od relacji rodzinnych, w kręgach naszych rodzinnych, czyli tych najbliższych, a w kręgach tych przyjacielskich, w relacjach z przyjaciółmi, znajomymi, następnie poprzez relacje w pracy mamy do czynienia z, z mobbingiem, ale nieraz doznajemy przykrości od naszych, wydawałoby się, kolegów, koleżanek z pracy. Występuje również ten temat w relacjach z ludźmi przypadkowo spotkanymi, którzy nagle znaleźli się na naszej drodze. Czy w ciągu tygodnia nie mamy chociażby jednej sytuacji, w której ktoś tam na nas krzywo spojrzał, albo na kogo my krzywo spojrzeliśmy, albo wymieniliśmy jakieś, jakieś uwagi, jakąś, mówiąc brzydko i niedyplomatycznie, pyskówkę. Tak nie powinno być w życiu ucznia, ale o tym zaraz sobie powiemy. Ale czy tak nie jest? Jest czy nie jest? Tak jest, prawda? Dotyczy to każdego z nas. I teraz, kiedy występuje taka sytuacja, to warto sobie odpowiedzieć na, na pewne pytanie, co jest przyczyną takiego, a nie innego zachowania innych osób względem nas. Oraz zbadanie ich intencji, bo wiecie, często bywa tak, że tak naprawdę nikt nie chciał mnie zranić, nikt nie chciał wyrządzić mi krzywdy, tylko tak wyszło. A dlaczego tak wyszło? Bo pochodzimy z różnych regionów Polski, również z różnych regionów Europy, świata. No, przynajmniej w naszym złożeniu możemy powiedzieć o, o Polsce, możemy powiedzieć o Ukrainie, chyba o innych krajach nie, nie możemy mówić. Funkcjonujemy w różnych środowiskach, w różnych społecznościach, w różnych rodzinach, reprezentujemy różne charaktery, każdy z nas ma różną i inną osobowość, wykonujemy różne zawody i to wszystko nas kształtuje, to, to wszystko wpływa na nasze zachowanie i często jest tak, że to, co nie obraziłoby, nie skrzywdziłoby, nie wywołałoby przykrości u jednego, u drugiego będzie już powodem głębokiego zranienia. Dlatego w pierwszej kolejności należy sobie zawsze zadać pytanie czy rzeczywiście dana sytuacja, wypowiedziane słowo, reakcja innej osoby ma prawo wywołać we mnie smutek, zawód, gniew rozczarowanie, bo być może nikt takiego celu nie miał. Wiecie, często Gdzieś żart wypowiedziany w nieodpowiednim momencie, w sytuacji, w której ty coś przeżywasz, albo w sytuacji, w której żart dotyczył sytuacji, która dotyczy Cię osobiście, ale ten, który mówił, nie wiedział o tym. Często to może spowodować zranienie, niechęć w sercu i w ten sposób zło może znaleźć przyczółek w naszym sercu. I to dotyczy relacji naszych, braterskich w Kościele, ale może dotyczyć również relacji w świecie. W stosunku do osób na zewnątrz. To może też psuć moją relację z innymi osobami i może się też stać przeszkodą w naśladowaniu Pana Jezusa takim przyczółkiem zła. Bardzo lubię takie przykłady z życia i powiem Wam, że jak przygotowywałem się do, tego, do tej usługi, to wspomniałem na jedną sytuację na moje bliskie spotkanie z kaktusem, z takim małym kaktusikiem. Gdzieś tam coś robiłem na parapecie, i on sobie tam stał i machnąłem tak ręką i coś mnie ukuło. Wiedziałem, że to jest wstrętny kaktus i kuje strasznie. I tak patrzę na moją rękę, i tak przecieram się, ale nie było żadnego śladu. Zupełnie żadnego śladu nie zostało. Mówię, aha, no dobra, tu trzeba uważać, bo są takie ma malutkie, malutkie, malutkie kolce, które yy, mogą ukłuć, a jak jeszcze wejdą gdzieś, no to dlatego przyłożyłem, dołożyłem wszelkie staranie, żeby sobie obejrzeć i sprawdzić, czy nic tam nie zostało. Nic nie było, było czyściutko. Po jakimś czasie, tak, nie wiem, chyba Milena mi ścisnęła rękę, i tak mówię, coś mi tutaj, coś mnie tutaj uwiera. Patrzę, szukam, no jest lekka kropeczka z lekką. Z takim lekkim zaczerwienieniem i z ropą, taka bardzo malutka, z ropą w środku. Myślę sobie, no co to może być? I sobie przypomniałem o moim spotkaniu z kaktusem. I wiecie, od razu oczywiście tam, wiedziałem, że jak to zostawię, no to za chwilę będzie wielka rana, więc wziąłem, Ola wzięła pincetę i, i zaczęła to. No, w zasadzie wyjmować. No, trzeba było to rozdrapać, żeby do tego dojść, bo w zasadzie to nic nie było widać. Dopiero pod światłem taka mała, jedna czarna główeczka, ale bardzo słabo zauważalna. No i wyciągnęła jedną, wyciągnęła drugą, wyciągnęła trzecią, wyciągnęła czwartą. Aż cztery takie bardzo drobne, prawie że mikroskopijnej wielkości elementy kaktusa były w tej, w tej ranie. I dopiero wtedy ta rana tak. Odpoczęła, już mnie nie, nie raziła. I często tak jest w naszym życiu, że spotykamy się z kaktusami, czyli z ludźmi, którzy może swoim charakterem, swoją osobowością potrafią ranić innych, potrafią zostawiać pewne, pewne ślady w, w nas. Często jest tak, że w pierwszym oszukujemy sami siebie, mówimy, Dobra, no, poczułem dyskomfort, ale ok. Ale często jest, że w głębi zostawiamy coś z tego, co zostało powiedziane. Nie czyścimy tej naszej relacji, nie zachowujemy tej takiej pełnej czystości i swobody, nie wybaczamy, tylko gdzieś zostaje jakiś mały element. I chciałbym przed tym przestrzec, na przykładzie właśnie tego, tej sytuacji z kaktusem. Jeśli już spotkasz się z kaktusem, to szybko wyciągnij kolce, żeby nie wytworzyła się rana, która być może na początku nie jest widoczna, być może tak, taką sytuację zignorujesz, powiedz, no powiedział coś, poczułem się tym urażony, ale machniesz na to ręką. Ale jeśli się z tym nie uporasz w porę, jeśli nie rozprawisz się z tym w taki sposób zdecydowany, jeśli nie wyciągniesz tych kolców, to może powstać rana, która zacznie robić. A na pewno zostanie, no bo wiecie. No, ja mogłem się oszukiwać, a zostawię, to pewnie samo wyjdzie. No nie, samo nie wyjdzie. Samo się nie zagoi. Coś zostało w środku i to coś trzeba wyciągnąć. Nie noś w sobie żalu, nie noś w sobie urazy. Nie rozmyślaj o krzywdzie, nie rozpamiętuj. Jak się rozprawić z taką sytuacją, w której spotkaliśmy się w cudzysłowie z kaktusem? Błogosław. Wybacz, zrób to świadomie i błogosław tego, który sprezentował Ci te kolce. Druga strona tej sytuacji, nie bądź kaktusem. Jeśli, wiecie, wydaje mi się, że naśladowanie, znaczy nie wydaje mi się, tak jest na pewno. Naśladowanie Chrystusa, podążanie za Nim, uczenie się od Niego to pewien wysiłek podejmowany dzień w dzień. To analizowanie sytuacji, w których powiedziałem coś, zachowałem się, pomyślałem o czymś. Analizowanie tych sytuacji pod kątem tego, jak zachowałby się Chrystus i czy ja zachowałem się odpowiednio. Dlatego warto pod tym kątem być krytycznym wobec siebie. Warto lustrować swoje wnętrze, lustrować swoje zachowanie, żeby następnym razem, jeśli będziesz czuł, jeśli w zestawieniu z zachowaniem pana Jezusa Chrystusa, z jego nauczaniem, dowiesz się, odkryjesz, że to nie było właściwie, to następnym razem zachowasz się inaczej. Zostaliśmy wszyscy wezwani przez naszego pana nauczyciela do zmiany naszego postępowania, do zewlekania z siebie starego człowieka, do zewlekania starej natury, jaka jest domeną człowieka, natury złej, zepsutej. I dlatego nie możesz powiedzieć, taki już jestem, no trudno, taki mam charakter, bo spotykałem też takich ludzi. Taki już jestem, nie zmienię się, no inni muszą się, że tak powiem, uzbroić w grubszą skórę, żeby ten kolec się nie wbijał. Nie nie możesz tak powiedzieć, to Ty masz się przemieniać. Jeśli chcesz być dobrym uczniem, jeśli chcesz osiągnąć cel, jeśli chcesz, żeby Pan wykonywał w Twoim życiu pracę, żeby był blisko Ciebie, żeby Cię błogosławił i wspierał w, tej, w tym boju, walce, to Ty musisz się zmieniać. W pierwszym liście Piotra, w, ósmym, w czwartym rozdziale, w ósmym wersecie znajdują się taka, takie słowa. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Gorliwą miłość jedni do drugich. Jeśli masz gorliwą miłość, to nie powiesz w ten sposób. Taki już jestem, no trudno, Mo może następnym razem będę uważał, ale no przecież nie dałem w zasadzie żadnego powodu do zranienia, do tego, żeby ktoś się poczuł skrzywdzony. Jeśli będziesz szanował, Boże słowo, to nigdy tak nie powiesz. Kolejną rzeczą, która może ranić innych, jest wtrącanie się w, w, w ich sprawy, czy czy uważacie, że wtrącanie się sprawy może być czymś, co rani innych? Rozdzielmy dwie sprawy. Zainteresowanie sprawami innych, żeby okazać im miłość, pomoc, wsparcie, jest czymś innym od wtrącania się, od wścibstwa i między innymi nieszanowania prywatności innej osoby, jej takiej integralności. I spotkałem. W pierwszym liście Piotra w czwartym rozdziale, w piętnastym wersecie fajne słowa, które traktują na ten temat, natomiast muszę je przeczytać w kontekście. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział od dwunastego wersetu. te słowa są dosyć stanowcze i dosyć powiem szczerze, groźne, bo, bo wścibstwo zestawiane jest dosyć, ze sprawami dosyć dużego kalibru. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział. Od 12 będę czytał. Piotr tak mówi: Umiłowanie, nie dziwcie się temu ogniowi, który na Was przychodzi, aby Was doświadczyć, jakby Was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli Was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na Was, który przez nich jest bluźniony, ale przez Was jest uwielbiony. I piąt piętnasty werset. 15 werset. Nikt z Was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Prosta sprawa, prosta sprawa, ale zobaczcie, z czym wtrącanie się jest zestawione. Jest zestawione z morderstwem, ze złodziejstwem i z czynieniem zła. Widocznie Piotr widział w tym problem, także Strącanie się nie jest dobre. Jakie są przyczyny zranień? Jakie, jaka, jaka może być geneza zranień? Możemy sobie na zranienie, na złe traktowanie, na pokrzywdzenie zasłużyć. Bo może na przykład jesteśmy kaktusami, może nie jesteśmy delikatni, może nie jesteśmy. Ostrożni w relacjach z innymi, ale może też źle się zachowałeś. Może zrobiłeś coś, co wywołało taką, a nie inną reakcję drugiej osoby. Trzeba zbadać siebie, szczerze i uczciwie to sprawdzić, czy to nie my sprowokowaliśmy wyrządzoną nam krzywdę. Ale są sytuacje, i to jest druga przyczyna zranień, są sytuacje, w których. W żaden sposób nie zasłużyliśmy na takie a, nie inne traktowanie. Czyli przyczyną jest w zasadzie brak przyczyny. Ktoś mnie zranił, nie miał do tego żadnego powodu, ktoś mnie źle potraktował w sposób niewłaściwy, i co teraz? Jaka jest nasza reakcja na taką niesprawiedliwość? Jaka jest naturalna kolej rzeczy, kiedy spotyka mnie niesprawiedliwość? Ja Wam powiem, najpierw zaczyna się we mnie gotować od środka, tak, po malutku, po malutku. Ten impuls idzie i dochodzi do mnie, że o to zostałem źle potraktowany, że nie dałem żadnego powodu. Jeśli się gotuje za mocno, to to, co się zagotowało, może się też wylać na zewnątrz. W różny sposób. No, myślę, że inaczej. Ja generalnie nie jestem takim, taką osobą, która jest skłonna do jakiejś agresji i rękoczynów, czy, czy takiej fizycznej, dawania fizycznemu fizycznego wyrazu mojej, mojego niezadowolenia i mojej, mojej złości, mojej obrony, ale mamy inny, czy mam inny oręż, którym mogę się posługiwać, to jest język. Czyli naturalną, przyrodzoną reakcją, reakcją człowieka w takim momencie jest chęć, żeby wymierzyć sprawiedliwość, żeby tą, tą sytuację, w której zostaliśmy źle potraktowani, żeby szybko wyjaśnić i szybko odeprzeć, żeby zemścić się a często my to nazywamy bardziej elegancko nazywamy to rewanżem, a jeszcze bardziej elegancko to takim zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Teraz ja jemu jej pokażę, co o niej myślę, co myślę o jej zachowaniu. Czy tak nie jest? U mnie tak jest. Takie myśli się pojawiają, ale skoro powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to warto odnieść się znowu do tego, co on powiedział na ten temat. Do tego, jakie on ma zdanie na temat tych naszych naturalnych, przyrodzonych reakcji. Co na to Pan Jezus? Zastanówmy się zatem. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział. Będę czytał od 38 wersetu. Pan Jezus na ten temat mówi takie słowo. Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. Lecz ja wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Musimy sobie na początku wyjaśnić. Wczoraj byłem na tym seminarium dla usługujących i dlatego wyjaśniam kontekst taki historyczny, powiem wam tak na marginesie dla rozluźnienia, że na początku mówiono o tym, jakich błędów nie należy popełniać przy przygotowaniu kazania. I to były takie cztery, cztery zasady, których nie można naruszyć. I tak się wystraszyłem, bo to był początek tego seminarium, a ja już kazanie miałem, zarys miałem przygotowany i tak tylko odhaczałem. Mówię. Dobra, jest dobrze. Drugi, trzeci, czwarty, czyli nie załapałem się na żaden poziom, nie musiałem pisać kazania czy przygotowywać kazania na nowo. Dlaczego oko za oko, ząb za ząb? Dlatego, że to była granica, której w rewanżu nie można było przekroczyć. Wiemy, że natura człowieka jest taka, że w swojej zaciekłości, zaciętości, w swojej zemście wykracza daleko poza tą dokonaną obrazę czci zniewagę. Dlatego oko za oko, ząb za ząb. Była postawiona pewna granica, której nie można było przekroczyć. To wprowadzało sprawiedliwą z punktu widzenia ludzkiego zasadę. Oto jeżeli ktoś ci wybił oko, to nie możesz go zabić za to. Możesz odebrać mu to, co ci zabrał. Jeśli ktoś zranił cię w rękę, czy spowodował, że twoja ręka jest niesprawna, możesz zabrać mu to samo. W księdze wyjścia, w 21 rozdziale, od 22 do 25 wersetu, czytamy tak: Jeśli mężczyźni się pokłócą i uderzą kobietę brzemienną, tak że wyjdzie z niej płód, czyli ja rozumiem, że, że sprowokują poród, jednak bez żadnej szkody, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, a da według uznania sędziów. Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie: oko za oko, ząb za ząb, ręka. Rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. I takie było prawo. I oto w tej sytuacji, w której wydawałoby się, że z punktu widzenia ludzkiego i z punktu widzenia sprawiedliwościowego sprawę mamy załatwioną, oto przychodzi Pan Jezus i wywraca wszystko do góry nogami i mówi: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb? Lecz ja Wam mówię. Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. I zadać należy sobie pytanie: czy te słowa należy interpretować dosłownie? Czy pan Jezus przyszedł i stworzył nowy typ ludzi, chrześcijanin? Chrześcijan to jest tak zwanych ludzi do bicia i poniewierania. Czy to jest sens jego wypowiedzi? I żeby szybko jakby taki pogląd zrewidować. Chciałbym odnieść się do trzech fragmentów Bożego Słowa i udzielić właściwej odpowiedzi na to pytanie. Czy Pan Bóg teraz przygotował nowy typ człowieka, który podkłada się, zawsze nadstawia drugi policzek, oddaje wszystko, co ma, jest poniewierany, prawo nie jest poszanowane, jego godność nie jest poszanowana. Czy o to chodzi? Zobaczmy na przykłady z Bożego Słowa. W Ewangelii Jana w 18. Rozdziale od, 8, od 19 do 23 wersetu czytamy takie słowa. Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. To jest sytuacja, kiedy pan Jezus jest na przesłuchaniu, kiedy go przesłuchują, kiedy wszystko zmierza do tego, żeby go skazać na śmierć i ukrzyżować. Zostaje zadane pytanie przez najwyższego kapłana. Jezus mu odpowiedział: Ja jawnie mówiłem światu, zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Jaka była reakcja pana Jezusa? Słuchajmy dalej. Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Kolejny fragment Ewangelia Jana 18 rozdział od 15 do 17. Albo może Dzieje Apostolskie 16 rozdział od 19 czytając W Dziejach Apostolskich opisana jest sytuacja w której Paweł i Sylas zostali schwytani dlatego że Wypędzili demona z osoby, z kobiety, która miała ducha wieszczego, która przepowiadała przyszłość. I oto ta kobieta była w niewoli, była służącą jakichś ludzi bogatych i przynosiła im olbrzymie zyski. Paweł Sylas uzdrowił mocą pana Jezusa, uzdrowili mocą pana Jezusa tę kobietę, i to się nie spodobało tym, którzy stracili duży dochód. I dlatego podburzyli ludzi przeciwko niemu. W, zawlekli ich na rynek przed władzę i czytam już od dwudziestego wersetu, stawili ich przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście i głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać. I wystąpił tłum przeciwko nim a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a więc najgorszego, ciemnego, bez okien, a ich nogi zakuł w dyby. I od 35 wersetu czytamy, kiedy nastał dzień, pretorzy posłali służbę miejską ze słowami, zwolnij tych ludzi. I strażnik więzienia oznajmił Pawłowi: pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić. Teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju. Dostaliście łomot, dostaliście lanie, kara została wykonana, możecie sobie odejść. I co wtedy Paweł na to odpowiedział, jak zareagował? Lecz Paweł powiedział do nich publicznie: bez sądu biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają? Nic z tego. Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom, a gdy tamci usłyszeli, że są Rzymianami, przestraszyli się. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. A więc mamy zestawienie. Słowo powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię, jeśli ktoś ci uderzy w policzek, nastaw mu drugi. I mamy tutaj w tym zestawieniu dwie sytuacje, w których. Sam Pan Jezus zachował się w sposób inaczej. Zarówno Pan Jezus, jak i Apostoł Paweł przypomnieli o godności każdego człowieka i szacunku dla prawa. Zauważcie, że Pan Jezus nie upominał się o swoje, o swoje racje. On nie wskazywał na to, że został źle potraktowany. On wskazywał na zasadę: Uderzyłeś mnie, ale zastanów się, dlaczego mnie uderzyłeś. Czy zbadałeś, czy powiedziałem prawdę, czy nie? Gdzie jest szacunek dla, dla prawa? Jestem na przesłuchaniu. Czy, czy zadałeś w ogóle sobie pytanie, czy masz prawo mnie uderzyć? Nie masz prawa mnie uderzyć, bo odpowiedziałem zgodnie z prawdą wszystko było do sprawdzenia. Chrześcijanin ma pełne prawo do tego, żeby protestować, gdy dzieje się bezprawie, gdy dzieje się niesprawiedliwość, bo prawo i porządek powinny być respektowane. Jeżeli pijany kierowca wsiada za kółko, jeżeli jesteśmy tego świadkiem, jaka powinna być nasza reakcja? Czy nasza reakcja tutaj powinna być pełna miłości? To dobra, okej, okay, no nie będę go zaczepiał, nie będę niemiły. Nie, nasza reakcja powinna być stanowcza. Jeśli trzeba, trzeba zabrać temu kierowcy kluczyki. Bo prawo i porządek powinny być respektowane. Nie można na podstawie słowa Pana Jezusa zlikwidować policji i wojska prawa. Były takie twierdzenia w oparciu o ten tekst, który czytaliśmy, o te słowa Pana Jezusa, złu się nie sprzeciwiajcie. Niektórzy Twierdzili, że oto teraz nie należy się sprzeciwiać w ogóle złu. Zlikwidujmy policję, wojsko zlikwidujmy sądy, zlikwidujmy, e, o, nie może nie prawników. E, ale jak sądy, to prawników też. Także. Takie, takie twierdzenia były głoszone, ale to nie jest, to nie o to. W tym, w tym, w tym, w tym co Pan Jezus powiedział, nie o to chodzi. O co zatem chodzi Panu Jezusowi? I tutaj chciałbym przejść do, do sedna. Uderzenie w twarz jest największym wyrazem zlekceważenia i znieważenia. Czy zgodzicie się ze mną? Czy, czy ktoś został uderzony w twarz kiedyś? Ja zostałem uderzony, ale jako, jako mały chłopiec w, w szkole. Także znaczy nie wywołało to we mnie takiego poczucia znieważenia, ale bardziej takiego wystraszenia. Uderzenie w twarz jest największym wyrazem zlekceważenia i znieważenia, bo to nie jest coś, co zmierza do nokautu. Wiecie, jak ktoś chce was załatwić, znokautować, no to przywali z pięści w twarz, dołoży jeszcze gdzieś tam pod, w gardło, w brzuch i zmierza do nokautu. Wymierzenie policzka w twarz jest wyrazem tak, tak, czymś takim ostentacyjnym, wymierzonym z pogardą. Ma wymiar symboliczny, policzek bardzo szczypie. Jak ktoś... Kiedyś został uderzony, to wie, jak ten policzek szczypie, ale jeszcze bardziej szczypie, zaczyna szczypać serce, nasze wnętrze. I tutaj myślę, do tego zmierza Pan Jezus w swoim nauczaniu, bo nauczanie o nadstawianiu drugiego policzka skupia się bezpośrednio na mnie, na tym, co zaczynam przeżywać w swoim sercu, jakie jest moje nastawienie do całej sytuacji. Sięga bardzo głęboko. Do najgłębszych miejsc naszego serca i uderza bezpośrednio w nasze ego, w nasze ja, w taką naturalną potrzebę naszego wewnętrznego człowieka, naszego ego wołania o to, żeby sprawiedliwość się została wymierzona, bo o to ktoś mnie źle potraktował. Jak mógł, jak śmiał. To słowo, to nauczanie Pana Jezusa atakuje ego i zmierza do tego, żeby ego wyeliminować, żeby zabić, żeby ukrzyżować. Co chcemy krzyżować? Rzeczy, które do nas nie mają żadnego znaczenia? Czy chcemy sięgać głęboko i wyciągać to wszystko, co jest dla nas ważne, co, jest, co świadczy o naszym zachowaniu? Czy to chcemy przy, przy, przybijać do krzyża? Czy temu chcemy się podporządkowywać? Czy będziemy... Wskazywać na rzeczy, które tak naprawdę nie dotyczą naszego życia, tak, jak krzyżuję swoje życie, tak, ja zwlekam z siebie starego człowieka, jestem jak najbardziej poddany nauczaniu Pana Jezusa, ale czy zaglądam tam głęboko do swojego życia, czy wyciągam te niewłaściwe rzeczy, żeby one mogły zostać przybite do krzyża. Pan Jezus chce powiedzieć, bądź obojętny na swoje ja i szacunek do siebie samego. Słowa Pana Jezusa walczą z odruchem samoobrony. Z pragnieniem zemsty i z duchem odwzajemnienia się, czyli z tym, co tak naprawdę drzemie w, w życiu każdego człowieka, co dotyczy każdego człowieka. Lubimy rewanżować się w słowach. Czy tak nie jest? Zastanów się teraz. Prześledź sobie szybko tydzień, czy nie zrewanżowałeś się komuś w słowach, czy nie powiedziałeś specjalnie celowo. Coś niemiłego, coś, co wiedziałeś, że dotknie kogoś innego, że wyrządzi mu krzywdę, bo chciałeś wbyć, wbić szpilkę, bo chciałeś zostawić tego, tą część kaktusa. Nie, może rzadko podciągamy rękawy i ruszamy do walki wręcz, ale często ostrzymy nasz język i używamy go jak miecza, pałki, żeby, żeby atakować innych. Wiecie, natrafiłem. Na różnego rodzaju szkolenia, szkolenia z tak zwanej asertywności. Nie mam nic przeciwko asertywności. Musimy być asertywni, musimy uczyć się odpowiadać nie, reagować na pewne, pewne sytuacje w naszym życiu w sposób mądry, w sposób inteligentny, ale są szkolenia, które uczą, jak w sposób inteligentny atakować innych. I natrafiłem też na takie szkolenie metoda do użycia prowokacja. Jeżeli ktoś ci Coś złego powiedział, to ty mu odpowiedz tak, i nawet ten szkolący powiedział: odpowiedz mu tak i tak, według tego modelu, ale słuchaj, tą metodę możesz użyć jedynie wtedy, kiedy jesteś przygotowany na, do odparcia jego ataku w sposób fizyczny. Bo to, co powiesz, może wywołać w nim taką reakcję, że się zagotuje, że nie będzie panował nad sobą i ruszy na ciebie. Dlatego, jeśli chcesz użyć tą metodę, to znajdź sobie dużo miejsca, albo drogę do ucieczki, albo dużo miejsca i przygotuj się, że będziesz się bił w sposób fizyczny. Takie są szkolenia. I to mówi facet. Pod krawatem w białej koszuli. W minionym tygodniu, czy jakiś czas temu, natrafiłem na Facebooku, na stronie Fundacji Głos Ewangelii, którą prowadzi Henryk Dedo, na taki fajny, krótki film. Wypuszczają, Henryk Dedo wypuszcza takie krótkie filmy, dwu-, trzy minutowe. I w tym, w tym filmie jednym było była przedstawiona taka sytuacja. Ugryzienie się w język przy dobrym obiadzie w restauracji. I on to zestawił z tym powiedzeniem, które funkcjonuje w naszym w środowisku czy w, 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 w naszym życiu. Ugryźcie się w język. Co to znaczy ugryźć się w język? To jest zatrzymać ripostę, zatrzymać nasze słowa, żeby nie odpowiadać komuś, żeby nie zareagować. Ugryźć się w język i zostawić coś dla siebie, żeby nie wywoływać, nie eskalować konfliktu, i on właśnie o tym powiedział. Jest to świetny przykład umierania dla własnego ja. Czasem najlepszym rozwiązaniem, choć często trudnym do wykonania, jest zamilknąć, nie powiedzieć, nie odpowiedzieć. Powiedział coś takiego: kiedy ugryzłeś się w język, myślę, że każdy z nas kiedyś ugryzł się w język, kiedy ugryzłeś się w język mocno, czy potem obiad Ci smakował, czy obiad był dobry, czy jadłeś z tą samą przyjemnością, jak przed ugryzieniem, no nie. Czyli to wymaga pracy, to wymaga świadomej decyzji i wymaga podjęcia no, jakiejś trudności, żeby zamilknąć, żeby nie ripostować, ale też pamiętajmy o tym, co powiedziałem, żeby jeżeli nawet nie pokażesz po sobie, że coś cię zraniło, znieważyło, nie trzymaj urazy w środku. Nie trzymaj tego, wyrzuć to z siebie. Błogosław tego, który cię skrzywdził. Nauczanie Pana Jezusa to wezwanie do umierania dla samego siebie, dla swoich praw. Formalnie masz prawo do walki. Formalnie masz prawo do tego, żeby komuś odpowiedzieć, żeby, żeby obronić siebie. Ale czy jesteś gotowy, żeby zaprzeć się samego siebie, żeby cierpieć niesprawiedliwość z powodu tego, że jesteś uczniem Pana Jezusa? Czy jesteś w stanie łagodzić dany konflikt? Czy jesteś w stanie błogosławić tego, kto mówi? W stosunku do ciebie złe rzeczy, który robi w stosunku do ciebie złe rzeczy, czy jesteś w stanie go błogosławić? Czy jesteś w stanie ukrzyżować swoje ego? Tak jak powiedziałem i tak jak czytaliśmy w Bożym Słowie, nauczanie Pana Jezusa nie oznacza, nie jest to wezwanie, które oznacza, że światem ma rządzić anarchia i niesprawiedliwość, krzywda, brak asertywności. Nie, nie o to chodzi. Tu chodzi o to, co ty masz w sercu, co masz w swoim życiu, tam głęboko, o czym wiesz tylko ty. Czy moje nastawienie do tego, który mnie krzywdzi, jest pełne miłości? Ja mam swój osobisty przykład. Mamy jeszcze trochę czasu. Mam osobisty przykład, wiecie, dotyczy to mojego miejsca zamieszkania, za, zamieszania na tym moim osiedlu, w, na którym mieszkam. Wszystko zaczęło się w lutym, w lutym tego roku, kiedy nagle w naszej klatce, w naszym bloku zaczęli pojawiać się ludzie, młodzi, lekceważący porządek jakikolwiek prawny, robili złe rzeczy, dewastowali bez powodu blok, zachowywali się głośno. Nie mówię, że też w, w grę wchodziły inne, poważniejsze rzeczy, jak, jak też myślę, handel narkotykami. To oddziaływało na mnie, naruszono moje poczucie bezpieczeństwa, bo też mieliśmy taką niefajną przygodę, która dotknęła bezpośrednio całą naszą rodzinę. Nie było wesoło. Została zaangażowana policja. Obserwowałem to wszystko i bardzo się denerwowałem, w, w moim wnętrzu był gniew, był, była chęć takiego rewanżu, powiem Wam szczerze, że nawet yy, rozpytywałem o pistolet jakiś gazowy, tak żeby mi mieć po prostu i żeby jeśli jeszcze ktoś naruszy mój mir domowy, naruszy moją przestrzeń, żeby móc się obronić, robiłem to ze względu na... Na jakby rodzinę i tak to usprawiedliwiałem, ale wiem, że w moim sercu był po prostu gniew i taka chęć, jak tylko bym dorwał te osoby, wiadomo, że nie jestem takim człowiekiem, że nigdy bym ich nie dorwał. Ale wiecie, to, co żyje w nas, to o nas, o, o nas świadczy, chęć dania komuś nauczki. I pewnego dnia to był luty, i tak wiecie, non stop przyjeżdżała policja, jakieś tam próby zaprowadzenia porządku, bezowocne. Pewnego dnia chyba to było już końcem marca albo kwietnia dowiedziałem się, że, że ten jedna z tych osób, które tam przychodzą i która jak widzę ją, to działa mi tak na nerwy, że najchętniej to bym ją wystrzelił na księżyc, że ta osoba jest bezdomna i nie ma, bo ją, po tego, te, tą osobę wyrzuciła matka z domu. I wiecie, i tak się zacząłem zastanawiać. No, wyrzuciła go matka z domu, nie ma gdzie mieszkać. Jest zimno na dworze, przychodzi do twojego bloku sam widziałeś, w piwnicy zrobili sobie miejsce i siedzą tam i tam jest ciepło. Zacząłem się zastanawiać, gdzie w moim sercu miłość do tych ludzi, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują przemiany. I wiecie, kiedyś myłem naczynia i mówię, a idę do piwnicy, zobaczę, co się tam dzieje. Może spotkam tego chłopaka, może będę mógł z nim porozmawiać. I wziąłem tam jakiś, jakąś, jakiś pusty karton, że idę do piwnicy, otworzyłem drzwi, udawałem wszystko i, i zobaczyłem, że są i zacząłem z nim rozmawiać, i, i wtedy dopiero włączyłem nauczanie Pana Jezusa tak w praktyce. I powiem wam, tak, jakby ze mnie wszystko zeszło. Ta cała taka, ten niepokój, chęć walki o to, żeby tu zaprowadzić porządek, uspokoiłem się, rozmawiałem z nim, ty, zadałem mu pytanie, to ty jesteś tym chłopakiem, który, którego matka wyrzuciła z domu? A on mówi, tak, to ja. I mówi, ale już pogodziłem się z mamą i wracam do domu. I wiecie, wstyd mi się zrobiło. Bo tak sobie pomyślałem, a czy ty pomyślałeś o tym, że on może się chować tutaj, bo jest mu zimno? Nieważne co robi, no i jest taki, a nie inny. Czy pomyślałeś o tym, że, żeby coś mu dać do zjedzenia? Czy większą jego koledzy go zaopatrywali w jedzenie i w to, co potrzebował, potrzebował do przeżycia? A ty nawet o tym nie pomyślałeś? Zrobiło mi się wstydź. wstyd, wstyd. Powiedziałem mu oczywiście, że jeśli będzie czegoś potrzebował, no ale to było już, wiecie, kwiecień, ciepło, także pogodził się z matką. Czułem, czułem po prostu wstyd i zażenowanie swoim zachowaniem, bo nie okazałem miłości Chrystusa. Celem nauczania Pana Jezusa jest to, żeby pozbyć się wszelkiej niechęci do tego, który nas atakuje. Czy jesteś gotowy, żeby nie tylko zrezygnować też ze swojej szaty, ale oddać coś więcej, oddać też płaszcz czyli całe odzienie, które masz? Czy jesteś... Tu nie chodzi o to, żeby już teraz wszystko iść i rozdawać każdemu, kto, nie wiem, szarpnie cię za ciuchy, to ty jeszcze oddasz wszystko i zostaniesz bez niczego. Nie o to chodzi. Chodzi o nastawienie, chodzi o, wewnę... o wewnętrzne przekonanie. Czy byłbyś gotów, żeby w imię miłości Chrystusa to zrobić? Czy przejdziesz zamiast jednej mili dwie mile? Czy jest coś, co cię trzyma bardziej niż polecenie, nakaz Pana Jezusa? Wiecie, z tym, z tym przejściem jednej, dwóch mili Tutaj Pan Jezus miał na myśli ten zwyczaj, takie prawo, tereny żydowskie Palestyny były podbite przez Rzymian. Nie było wtedy szybkiej kolei, nie było dyliżansów nawet, nie było... No, przemieszczano się albo konno wielbłądami, albo, no konno może nie, ale pieszo. I teraz było mnóstwo rzeczy do przeniesienia i Rzymianie stosowali takie prawo, że jeżeli... Gdzieś szli i było coś do przeniesienia, to oni mieli prawo, żeby wyrwać Cię z Twojej pracy, z tego akurat Twojego zajęcia, i powiedzieć, Chodź, teraz przeniesiesz jedną milę coś do, do przodu, a potem dorwiemy kogoś innego i tak transport będzie szedł. Pan Jezus mówi, czy, czy zamiast tej jednej mili byłbyś gotów iść dwie mile? Do tego cię wzywam. Czy jest coś, co trzyma cię bardziej niż moje polecenie, niż nakaz? Podsumowując, kochani, <laughs> cieszę się z tego, co powiedział Roman na początku, dlatego, że to jest jakby sedno mojego dzisiejszego zwiastowania. Baczenie na to, żeby przemieniać swoje życie, żeby przemieniać swoje wnętrze. Oto przychodzimy tutaj, spotykamy się z Jezusem. I co z tego? I co z tego zostaje w nas? Czy stosujemy jego nauczanie? Chciałbym po pierwsze, żeby każdy z nas. Żył w każdym momencie swojego życia tą świadomością, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W drodze do domu, w domu, w drodze do pracy, w pracy, na zakupach, wśród znajomych, wszędzie. Myśl o tym, że jesteś uczniem Chrystusa. Każdego ranka wejdź na górę, gdzie siedzi Pan Jezus. W piątym rozdziale czytamy, w Ewangelii Mateusza czytamy, a Jezus widząc tłumy wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich. Każdego ranka, ja taką propozycję daję, bo wiem jak to jest ważne, żeby pilnować każdej godziny swojego życia. Wejdź na tą górę, gdzie siedzi Pan Jezus, podejdź do niego i słuchaj, co chce Ci powiedzieć. Niekoniecznie oznacza to, że musisz teraz godzinę wcześniej wstać, bo Wiem, że niektórzy wstają bardzo wcześnie i oznaczał to, by, że musiałbyś wstać o trzeciej, czwartej rano, co dla mnie osobiście byłoby by niemożliwe. Ale wejdź na, na tą górę, jeżeli jest, jesteś w samochodzie, jeżeli jesteś w autobusie, to zanurz się w tym takim rozmyślaniu, czego dzisiaj chce mnie Pan Jezus nauczyć, jakim sytuacjom będę stawiał czoło, w jakich sytuacjach mogę zastosować to, o czym On mówi. Pomyśl, w jakich sytuacjach możesz być Jego świadkiem i naśladowcą. Każdego wieczora dokonuj analizy tego, jak się w danym dniu zachowywałeś, co mówiłeś, o czym myślałeś. Czyli rano wychodzisz z nastawieniem: Chcę dzisiaj być naśladowcą Chrystusa, a wieczorem zastanawiasz się, czy zawsze byłem tym naśladowcą, czy w każdej sytuacji zachowałem się tak, jak należy. Niech odniesieniem dla Ciebie będzie Pan Jezus Chrystus doskonały. Nauczyciel. Pamiętaj o kaktusie i o dwóch stronach tej historii. Nie bądź kaktusem, oraz szybko usuń kolce, jeśli zranicie kaktus. Pozwólcie, że na zakończenie, odnosząc się do tych słów o nadstawianiu drugiego policzka, przeczytam jeszcze trzy fragmenty z Bożego Słowa. I tym zakończę. Rzymian, 12 rozdział, od 17. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Najmilsi, nie myścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem, tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przypowieści Salomona, 15, rozdział, pierwszy werset. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. I Ewangelia Mateusza, 5, rozdział, 43, werset do 44. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a twego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Z tym słowem chciałbym siebie zostawić i was. Amen.